Braxton Swag Pierce urodził się we wrześniu 1996 roku w USA. Wiele osób interesujących się sceną e-sportową, gdy Braxton grał na pełnych obrotach na profesjonalnym poziomie, zauważyła jeden istotny fakt w stosunku do tego gracza. Tym faktem było to, że Swag był jednym z najmłodszych graczy w Ameryce, która już w tak młodym wieku grała na najwyższym poziomie. Już w wieku 15 lat pokazywał, na co go stać, i jeden człowiek był pełen podziwu, widząc tak dobrze grającego nastolatka. Pozycja, na której Swag się spełniał, to lurker. Naprawdę, na moment, w którym ten gracz pogrywał jeszcze profesjonalnie, był to jeden z najlepszych lurkerów na świecie. A jak wyglądały początki tego gracza, jaki błąd popełnił podczas swojej króciutkiej kariery? Tego dowiecie się po obejrzeniu tego filmu, dlatego zapraszam was na historię, gdzie wzloty i upadki były dla Braxtona codziennością. Z racji wieku, jaki posiadał Braxton, zaczął on już swoją w pełni profesjonalną karierę w Counter-Strike Global Offensive. Od razu było widać, że miał pewien talent do tej gry. Z jego talentem i ciężkimi treningami udało mu się dostać do pierwszych drużyn. Były one jednak półprofesjonalne i nic szczególnego w nich nie osiągnął. Takimi teamami były m.in. Flaming Rainbows, Back to Back czy też Fortnite. Widoczny potencjał w tym nastolatku wzbudził zainteresowanie ze strony utytułowanych graczy. Dobrym przykładem jest Nothing, który już wtedy chciał grać razem z nim w jednej ekipie. Tak też się stało. 21 sierpnia 2012 roku oficjalnie Swag został zawodnikiem bardzo ambitnej drużyny nazwanej Team Dynamic. W składzie występowali wówczas Swag, Adren, Pex, AZK oraz Nothing. Przez nie za dobrą atmosferę w zespole Nothing opuszcza tę drużynę, co doprowadziło do obniżenia morali w zespole. Za Nothinga 11 grudnia 2012 roku dołączył Volcano i tak oto Swag zbiera doświadczenie, mimo to nic nie udało mu się tutaj osiągnąć. Mimo opuszczenia przez Nothinga zespołu Team Dynamic, Jordan wciąż chciał grać z Braxtonem w jednej drużynie. Ich ścieżki z powrotem się połączyły, gdy Swag dołączył do Quantic Gaming. Wraz z nim do tej organizacji dołączyli również Hiko, Nothing, Semphis oraz Shongares. A stało się to dnia 6 maja 2013 roku. W tym zespole było widać wielkie aspiracje, aby na scenie sportowej osiągnąć sukces. Mimo wszelkich starań, pod tą banderą nie udało im się nic osiągnąć. Gracze rozwiązali swój kontrakt z Quantic Gaming 5 sierpnia 2013 roku. Niniejszym Swag został bez organizacji. I'm Braxton Swag Pierce. I play for Fool Gaming. I started playing Counter-Strike when I was like 7. My brother, he started playing it first. And he introduced me to it and I played it every now and then. And then I started getting addicted to it. I think it helps my reactions a lot. Mainly just like pugging a lot, practicing a lot, deathmatching, watching demos. Just about how everyone does it. It's really fun. I met a lot of people. It's really fun. At first I was really nervous, but now that I'm into it, I'm more comfortable. Basically the same thing I did, like watch demos, deathmatch, pug, scrim. Jednak Swag wraz z ekipą nie musiał długo czekać, bo już następnego dnia gracze Quantic Gaming wylądowali w świetnie prosperującej organizacji o nazwie Complexity. Pod tą banderą Braxton pierwszy raz osiągnął dobre miejsce na prestiżowym turnieju. Mowa tutaj o SA Global Finals sezon 14, na którym udało mu się zająć drugie miejsce, ulegając wówczas Ninjas in Pyjamas 1-2. Nie było to jedyne znakomite osiągnięcie Swaga pod tą banderą. Udało mu się też wywalczyć trzecie miejsce na SA Global Finals sezon 15, czy też czwarte miejsce na DreamHack Winter 2013. Wyglądało na to, że kariera Swaga zaczęła rozkwitać. Już w czasie, kiedy Braxton zaczął grać dla Complexity, mówiono o tym, że inna organizacja ma na niego chęć. Chodzi mi tutaj o iBuyPower. Mimo iż Swag mówił o dobrze układającej się grze w jego zespole, odszedł z tej drużyny. Tak więc, stało się to, co dla niektórych było tylko kwestią czasu. Swag 18 marca 2014 roku oficjalnie dołącza do iBuyPower za Adrena. Tę drużynę czekała jeszcze jedna istotna zmiana, bo Anger, widząc wolne miejsce w Complexity, dołączył do niej, a za niego do iBuyPower doszedł Steel. I tak oto skład wyglądał następująco. Swag, Steel, AZK, Skadul, Lars, Dazed. Dokładnie w tym zespole Swag osiągnął najwięcej. Widoczne było, że drużyna stała się gotowa, aby walczyć nawet z europejskimi zespołami o najwyższe lokaty. iBuyPower ze Swagiem na czele siała postrach wśród topowych drużyn. Wyglądało na to, że Braxton utrzyma się na topowym poziomie już przez długi czas. Udanymi występami Swaga pod tą banderą było pierwsze miejsce CEVO Professional Sezon 4, pierwsze miejsce SA Sezon 16 Global Invite Division, 5-8 miejsce Gfinity G3, pierwsze miejsce CEVO Professional Sezon 5, drugie miejsce Faceit League Sezon, czy też trzecie miejsce SA Sezon 17 Global Invite Division. Here I am.
It's gonna be inner. Someone watch the Ivy. Bomb inner, bomb inner. They're coming down? I'm gonna stay here for a second. Yeah, I'll stay. Watch Ivy, brush. Yeah. Bring upper. I'm watching the smoke push. Mining. Left. What the what? Oh. What? 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 Bomb train, bomb train. Get him, dude. Sight. Niespodziewanie 5 stycznia 2015 roku Swag wraz z Hiko, Skadoodle, AZK, Days dołączyli do GX. Wraz ze zmianą organizacji nie mieli oni takiej kolorowej sytuacji. Nie zgrywali się ze sobą, również turnieje, w jakich brali udział, były mniej liczne niż przypuszczano. Dodatkowo stała się rzecz, której nikt się nie spodziewał, otóż dawno już zapomniany mecz iBuyPower vs Netcode, który iBuyPower przegrał z nimi 16-4, okazało się koszmarnym meczem dla Swaga. I nie tylko dla niego, bo właśnie wtedy rzekomo prawie cała drużyna iBuyPower postawiła skiny na przeciwnika. Oznaczało to, że iBuyPower sprzedała mecz. Dziennikarz pewnej strony Richard Lewis pierwszy zaczął interesować się sprawą z meczem. Potem wkroczyli również adminowie strony CSGO Lunch, którzy potwierdzili tę plotkę. 26 stycznia 2015 roku Valve oficjalnie oświadczyło, że Steel, AZK, Swag, Dazed, KSA Foster, The Burn oraz Cud zostają zbanowani. Skadoodle był jedynym z iBuyPower, który nie otrzymał bana, ponieważ odmówił sprzedania meczu i on sam żadnych skinów nie obstawił. Przez taką głupią rzecz ze strony Swaga jego kariera przynajmniej na dzień dzisiejszy zamarła. Najpierw mówiono o tym, że ban będzie trwać rok, jednak 31 sierpnia 2015 roku Valve ogłosiło, że ban jest na czas nieokreślony. Mimo wszystko, Braxton nie zamierza całkiem porzucać e-sportu i dlatego 29 kwietnia 2015 roku został analitykiem gry w zespole Cloud9. Jak dalej potoczy się przyszłość tego zawodnika, tego dowiemy się na przestrzeni kilku miesięcy. A ja standardowo dziękuję wam za obejrzenie tego materiału, mam nadzieję, że się wam spodobał, że zostawicie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. Z tej strony chciałbym też was zaprosić na fanpage'a na Facebooku, na grupę na Facebooku oraz na grupę na Steamie. Wszystkie linki oczywiście macie w opisie. Jeszcze raz dziękuję wam za obejrzenie tego materiału, piszcie propozycje do następnych odcinków. Trzymajcie się, do usłyszenia, do następnego odcinka. Hej, hej!